Witajcie w moim makijażowym królestwie. Dzisiaj prowadzę Was po moim studio. Pokażę Wam, jak sobie to rozplanowałam i jak dokładnie ten pokój wygląda. Byliście bardzo tego ciekawi. Przede wszystkim miało być ładnie, ale także miało być praktycznie. Także mam tutaj trzy strefy. Przede wszystkim strefę makijażową, czyli to, co widzicie w filmach, to, co właśnie w tle się pojawia, ale także tutaj maluje klient, nie maluje siebie. Mam tutaj przygotowane lustro, oświetlenie oraz po prawej stronie widzicie całą moją kolekcję makijażową. O tym będzie oddzielny film. Zrobię dla Was całą kolekcję, organizację toaletki, także możecie się spodziewać tego filmu całkiem niedługo. Kolejna strefa to jest strefa pracy, edycji. No nie tylko praca, edycja tutaj występuje, tylko także produkcja. Także kolejna strefa, trzecia, ostatnia. Tu siadam i tutaj nagrywam, tu jest cały praktycznie mój sprzęt do nagrywania. Także dzisiaj oprowadzę Was po wszystkich strefach, pokażę Wam wszystko i zanim zadacie jakiekolwiek pytanie, sprawdźcie na dole w opisie, ponieważ postaram się podlinkować wszystko, co się tylko da, co jest jeszcze dostępne, także będziecie mieć meble, jakieś dodatki, wszystko właśnie na dole w opisie. Zacznę tutaj od strefy makijażowej. Tutaj inspirowałam się tłem, jaki ma Tati Westbrook w swoich filmach. Tylko ona ma jednak zrobione to wszystko na wymiar. Ja starałam się tutaj wykorzystać w miarę możliwości te wszystkie meble, które miałam w poprzednim mieszkaniu, ale jednocześnie, żeby stworzyć fajne tło właśnie do nagrywania. Także mam tutaj kilka rzeczy, które sama zrobiłam pod siebie, czyli przede wszystkim toaletka. Toaletka to jest taki klasyczny mam z Ikei, który okleiłam tutaj na wierzchu okleiną marmurową. Też jak widzicie są takie gałki, które dokupiłam w Home & You i to wszystko prezentuje się znacznie lepiej. Mam tutaj spore lustro, także ja dokładnie siebie widziała, ale także jak maluję kogoś innego i wtedy używam wyższego krzesła, żeby każdy się dobrze widział oraz przede wszystkim oświetlenie. To też są listy oświetleniowe z Ikei. Do tych listów wsadziłam inne żarówki, ponieważ te z Ikei mają bardzo żółte oświetlenie, które nie sprzyja totalnie do malowania. Także wybrałam tutaj żarówki neutralne, akurat one są z Lerwamedra, podlinkuję Wam je na dole i wtedy wszystko ładnie widać, wszelkie też niedoskonałości, ale wiemy dokładnie, co mamy zagrać. A po prawej stronie od toaletki znajdują się komody, które mieszczą całą moją kolekcję kosmetyków. Tak jak już wspominałam wcześniej, będzie film oddzielny na temat organizacji, ale oczywiście potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu, żeby zorganizować. Dopiero co nagrałam dla Was declutter, czyli sprzątanie w toalecie, będziecie mogli zobaczyć w sumie na dniach ten film, niech tylko zdążę go wyedytować. I tutaj na toaletce znajduje się właśnie jeszcze część kosmetyków takim organizerze akrylowym, ale także moja kolekcja perfum, lampa. No i co chciałam Wam pokazać, co przepięknie zdobi cały ten pokój i jak tylko się wchodzi, to zwracamy na to uwagę, to przepiękne plakaty i ramki z Desenio. I tutaj jeśli chodzi o markę Desenio, to odezwała się do mnie w idealnym momencie, właśnie kiedy zaczęłam dekorować studio, było świeżo po remoncie i właśnie Desenio jest partnerem dzisiejszego odcinka. Tutaj oczywiście wybrałam miedziane ramki, czyli w moim ulubionym odcieniu. Tutaj ani trochę się nie zastanawiałam, ale jeśli chodzi o wybór, to tak naprawdę w ramkach też możemy sporo sobie tutaj wybrać. Ale największy wybór mamy plakatów. Plakatów jest po prostu ogromna ilość. I tutaj poświęciłam kilka, może nawet kilkanaście godzin nad wyborem, ponieważ wiedziałam, że te ramki, te plakaty będą tutaj jednak przez dłuższy czas wisiały. Dlatego chciałam coś, co będzie tutaj po prostu przepięknie wyglądało, ale też coś, co mi się po jakimś czasie nie znudzi. Wiedziałam, że chcę coś delikatnego, coś, co się nie będzie gryzło z całym pokojem, co się ładnie wkomponuje, czyli nic kontrastującego. A ze względu na to, że zarówno ściany są białe, podłoga jest bardzo jasna i wszystkie meble są białe, no to postawiłam tutaj na plakaty czarno-białe, które też są takie delikatne, nie są zbyt ciemne, oraz elementy różu, które ładnie wyglądają zarówno do ramek, jak i także komponują się super właśnie z tym pokojem. Chciałam coś kwiatowego, chciałam takie elementy pasujące właśnie do tutaj tego pomieszczenia, czyli częściowo makijażowe, częściowo fashion. Dla Was też mam tutaj kod rabatowy, także jeśli będziecie zainteresowani, to wszystkie plakaty ze strony Desenio, oprócz tych z kolekcji handpicked oraz personalizowanych, będziecie mogli kupić z rabatem 30% na hasło Sylwia Seichta. I polecam Wam bardzo serdecznie, ja już zakupiłam do sypialni, pokazywałam Wam je na moim Instagramie, na Insta Stories. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie, to gdzieś tu albo tu wyświetli się mój nick na Instagramie. Pokazywałam Wam te, które wybrałam do sypialni, tam już nawiązując do podróży, czyli do jednej z moich największych pasji. Też oglądając plakaty na stronie Desenio, znalazłam już przepiękne plakaty, które wykorzystam do salonu, ale remont salonu akurat zacznie się dopiero na wiosnę przyszłego roku, także to
jeszcze troszeczkę poczeka, ale studio już najważniejsze mamy gotowe. Także przechodzimy tutaj dalej. Tutaj mam regał z Ikei, który właśnie wydawało mi się, że będzie troszeczkę bardziej widoczny na filmach i dlatego pomalowałam farbą sprayu cały. On oryginalnie jest w odcieniu czarnym. Jeśli chodzi o jakiekolwiek miedziane meble, to one są przeraźliwie drogie i ciężko dostępne tak naprawdę, głównie na stronach zagranicznych, dlatego ja sobie tutaj zrobiłam własny DIY. No i miałam nadzieję, że po prostu mocniej będzie ten regał widać. No i tutaj zamysł był taki, że to będzie taki właśnie regał totalnie ozdobny. Będą tutaj rzeczy, wiecie, takie, co ładnie wyglądają, ale ze względu na to, że jednak nie mam jeszcze tak dobrze zorganizowanego miejsca i mnóstwo kosmetyków przede wszystkim, no to on jest troszeczkę jednak przeładowany, a mam tutaj wszystko. Mam tutaj jakieś zapasy pielęgnacyjne kosmetyków, mam tutaj też dokumenty, moje wszystkie wegańskie książki kulinarne, jakieś tutaj magazyny modowe, także tu jest naprawdę sporo rzeczy. Jeszcze tutaj też są kosmetyki makijażowe. Wrócę jeszcze tutaj do toaletki, ponieważ tutaj mój nowy nabytek to jest to krzesło. Zastanawiałam się długo nad tym, jakie tutaj krzesło kupić. Kupiłam jedno na próbę tak, żeby zobaczyć, czy będzie ono wygodne i czy nie kupić ich więcej. Także w najbliższym czasie jeszcze zamówię dodatkowe egzemplarze, ponieważ nie dość, że jest to fotel, krzesło, który jest bardzo wygodny, ponieważ jest właśnie mega głęboki, ale także to oparcie jest super. Tutaj dla ozdoby dodałam to futerko różowe, które wygląda cudownie i ładnie pasuje też właśnie tutaj do tych plakatów. I bardzo podobają mi się nóżki. Początkowo myślałam, czy też ich nie przemalować na odcień miedziany, no ale ze względu na to, że tutaj ta strefa jest taka bardziej srebrno-szara, ze względu na te lampy, ze względu na ten marmur, to też zarówno tutaj te gałki do toaletki wybrałam w odcieniu srebrnym i te nóżki też się pięknie komponują. Także tutaj właśnie to krzesło dokupię także do strefy biurowej. Po tej stronie też jeszcze są dodatkowe tutaj skrzynie z kosmetykami naprogramowymi. Tutaj lądują wszystkie paczki PR-owe, kosmetyki w kartonach przygotowane już do nagrywania. Jak tylko właśnie znajdę temat do nagrywania, to już sobie wszystko kompletuję. Także tutaj, jak widzicie, bazą jest blat oraz nogi z Ikei. I tutaj te nogi są oryginalnie także w czarnym kolorze, no ale tutaj także użyłam miedzianego sprayu, farby sprayu, żeby tutaj wszystko ładnie do siebie pasowało. I moim zdaniem wygląda to cudownie i wcale nie wygląda jak produkt po pierwsze z Ikei albo o niskiej cenie. Także tutaj mam lampę oczywiście, która jest potrzebna w momencie, kiedy tutaj pracuję, mój kalendarz, notesik, tutaj spisuję wszystkie pomysły na przyszłe filmy, co będę potrzebowała. No mam tutaj jeszcze jakieś dodatkowe szpargały, kubeczek z napisem pani kierowniczka, wiadomo. A tutaj na górze możecie zobaczyć takie półki na ramki. I tutaj są najważniejsze zdjęcia, czyli zdjęcia moich kochanych dziewczynek, czyli Luny i Beki tutaj po prawej stronie. No jak były szczeniaczkami, Beka przepięknie tutaj pozowała do zdjęcia. No Luna jednak taką modelką dobrą nie była i po prostu tak bardzo kochają piłki, że no niestety tylko jedno, to jedno, jedyne zdjęcie nadawało się do wywołania, ponieważ większość była tak naprawdę rozmazana. No i oprócz zdjęć moich tutaj piesków, to mam także zdjęcia z podróży. No tak jak wspominałam wcześniej, to jest jedna z moich największych pasji. No i tutaj właśnie musiałam mieć taką strefę, gdzie te zdjęcia wyeksponuję, tak żeby jeszcze dodatkowo mnie tutaj inspirowało, ale tak żeby po prostu było w tym pokoju przytulnie. Dalej mam tutaj taką wielką pufę, którą dostałam od mojej siostry i to jest miejsce, gdzie można troszeczkę odpocząć, położyć się i gdzie tutaj Luna może skoczyć na kolana, żeby się poprzytulać. Tutaj postawiłam ją, żeby właśnie było dodatkowe miejsce do siedzenia. Faktycznie ogólnie w tym studio będzie to wyglądało troszeczkę inaczej, ponieważ zanim właśnie tutaj salon, który jest obok, się wyremontuje, no to na razie mam tutaj moje te duże kwiaty, które później ich tutaj tak naprawdę nie będzie. W salonie mam plan, żeby zrobić taką wielką dżunglę i właśnie dużo, żeby tam było kwiatów. A ze względu na to, że w tym pokoju moje klientki często przychodzą nie tylko w pojedynkę, albo po prostu czekają na swoją kolej, no to chcę tutaj kupić taką małą sofę, więcej dwu-, trzyosobową, w zależności od tego, ile się tutaj tak naprawdę zmieści. I tutaj wypełni tą pustą przestrzeń, także zakryję kaloryfer, także będzie, wydaje mi się, fajnie wyglądało. Jak możecie zobaczyć, nie wszystko jest gotowe na czas nagrywania. Jeśli chodzi o zasłony z Ikei, które są 3-metrowe, nie miałam czasu, słuchajcie, mimo że one już wiszą chyba z 2-3 miesiące, nie miałam czasu, żeby ich skrócić, żeby ich w ogóle, wiecie, zaznaczyć do skrócenia. I tutaj mam nawet, leżą
jak to się nazywa, szpilki, leżą i czekają, aż będę miała czas, żeby to zrobić, także nie wszystko było gotowe, tak jak mówię, będzie tu sofa, no i jeszcze potrzebuję hokera właśnie makijażowego, no i muszę wybrać, muszę się zdecydować, ponieważ na razie mam tutaj właśnie jest w tym kącie taki składany z Ikei, który też często biorę ze sobą, jak jadę malować do kogoś innego i właśnie potrzebuję czegoś tutaj takiego stałego, co będzie na stałe w tym pokoju. Przejdziemy do strefy produkcji. Tutaj jeśli chodzi o nagrywanie filmów, to najważniejsze jest światło, dlatego to głównie tutaj widać, a ze względu na to, że to jest pokój jedynie taki typowo makijażowy i do pracy, no to nie przeszkadzają mi światła, które są stale rozłożone. Naprawdę nie chciałabym się wszystkiego rozkładać, całego sprzętu do nagrywania. To po prostu stoi na stałe. Jedyne co chowam, to tutaj takie parasolki, które tutaj moje tło tak naprawdę do filmów oświetlają, ponieważ te duże softboxy, one oświetlają moją twarz, moją sylwetkę, a tutaj właśnie te parasolki są dodatkowo na tło, a nie mogę sobie pozwolić, żeby one były na stałe tutaj, ponieważ zagraciłyby mi cały pokój. Jeśli chodzi o tę strefę, no to przede wszystkim potrzebowałam dużego biurka. Wcześniej nagrywałam właśnie na tej toalecie, co ją wcześniej widzieliście, ale zawsze brakowało mi miejsca. No a to też dlatego, że ja przy nagrywaniu ustawiam sobie tutaj laptopa, który mi służy jako podgląd, także, no ale także się rozkładam kosmetykami, że jestem bałaganiarą i że potem ciężko mi cokolwiek znaleźć, a tak to z tej małej toaletki mi wszystko spadało, tak naprawdę, no to potrzebowałam czegoś większego. I to nie jest właściwie biurko, a blat kuchenny z Ikei, do którego przymocowałam po prostu nogi. Tutaj też mam dodatkową komodę, no takie najpotrzebniejsze rzeczy, które są mi potrzebne przy nagrywaniu, ale także właśnie jakieś akcesoria do włosów, ponieważ też no właśnie tutaj przed nagrywaniem siedzę i stylizuję swoje włosy. Co możecie zobaczyć tutaj to duże lustro i właśnie tutaj się oglądam, tu mam jeszcze jakieś rzeczy, które są potrzebne i których zawsze używam do nagrywania, oczywiście kamera, zawsze możecie zobaczyć w moich filmach na dole w opisie, czym nagrywam, nigdy nie chowam tego, ponieważ wiem, że sama jak szukałam sprzętu, który kupić do nagrywania, to zazwyczaj jest to jakby tajne i poufne i nikt nigdy nie zdradza informacji, czym tak naprawdę nagrywam. No to jest mega pomocne. Także mam tutaj Canona 80D, obiektyw 50mm 1.8, także z Canona i to jest właśnie podstawa mojego nagrywania. Tutaj też mam, jak widzicie, mikrofon Rode'a, ten najnowszy z plusem. I ten mikrofon jest, jak widzicie, na takim wysięgniku, tak żeby on był jak najbliżej mnie, żeby ten głos był jak najlepszy. W momencie, kiedy mikrofon jest tuż nad aparatem, wtedy ten głos nie jest aż tak dobry. Także w momencie, kiedy tutaj siedzę, nagrywam makijaż zbliżeniem, no to jest w takim miejscu, kiedy nagrywam jakiś ulubieńców, gdzie siedzę troszeczkę dalej w pokoju, mogę sobie przesunąć ten mikrofon i wtedy jest jak najbliżej, no ale jednocześnie nie dotyka blatu, nie dotyka niczego, także nie słychać jakichś uderzeń. No tutaj też właśnie to na razie jest tymczasowe, to krzesło właśnie, które miałam po prostu w poprzednim swoim pokoju, wymienię na tego hokera, o którym wam mówiłam, właśnie na hokerze mam zamiar nagrywać, a jeszcze dodatkowo krzesło kupić do drugiego biurka i wtedy ten pokój będzie kompletny, ale tak to w tym momencie wygląda. Mam nadzieję, że tutaj wam się wszystko podoba. Ja uwielbiam, jak to wszystko wyszło. Co prawda ten remont pokoju troszeczkę pożarł zbyt dużo czasu niż oczekiwałam, ale wyszło tak, jak się spodziewałam. Także super mi się to wszystko podoba i już nie mogę doczekać też, jak już cały remont domu będzie skończony. Aktualnie walczymy z łazienką i jak tylko łazienka się skończy, ten remont, to tego są takie pielęgnacyjne, będą właśnie tam pod umywalką, także tutaj się troszeczkę na tym regale rozluźnię. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że filmik wam się podobał i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!